Wiosna w Comedy Central. Każdy z naszych czterech kanałów będzie miał bardzo dużą kampanię. Największą będzie miała marka Comedy Central. Comedy Central, jak również VH1, to są kanały, które walczą o widza. W związku z tym bardzo potrzebują kampanii wizerunkowej. W przypadku Comedy Central kampania wizerunkowa oparta jest na podkreśleniu, że jest to bardzo śmieszny, oryginalny kanał polski. A do tego jest to kanał odważny, dlatego zdecydowaliśmy się na troszeczkę kontrowersyjne hasło reklamowe Największe jaja w telewizji. Największa kampania Comedy Central z racji tego, że to jest najbardziej rozwojowa stacja w naszym portfolio. Bardzo dynamicznie się rozwija i widać, że przyszłość naszej firmy na pewno będzie w tej stacji. Właśnie od 1 kwietnia wystartowała kampania wizerunkowa, taka nasza pierwsza ogólnopolska. Są billboardy, będą spoty nie tylko na naszej antenie, ale również w kinach przed premierami komediowymi. Będzie też właśnie wersja prasowa, spoty radiowe. Ogólnie będziemy głośno i dużo mówili o Comedy Central, bo właśnie chcemy zwiększyć świadomość marki na tym rynku. Na wiosnę mamy właśnie dwie nowości wcześniej nie emitowane w Polsce. Pierwsza to jest serial Odczytana z udziałem Pameli Anderson, najsłynniejsza blondynka na świecie. Co jest fajne w tym serialu jest to, że Pamela pokazuje, że ma dużo dystansu do samej siebie, że potrafi się śmiać swojego wizerunku. A druga taka nowość to jest amerykańska wersja serialu The Office, czyli Biuro. I w tej chwili amerykańskie Biuro jest serialem komediowym numer jeden w Stanach. Wygrał już 15 nagród Emmy i jeszcze nagrodę Golden Globe. Jesteśmy 24 na godzinę śmiesznym kanałem.